historia, że tak powiem, z dnia na dzień się potoczyła, bo przyszedł do mnie Jarek Gamszej, który mówi, że ma kontakt z córką pana Zbyszka Rańczewskiego z panią Małgosią. Było wiadomo, że córka pracuje w kwiaciarni, no ale kwiaciarni w Toruniu jest dużo. Wyselekcjonowaliśmy i przed chwilką wróciliśmy z Jarkiem i rozmawialiśmy z panią Małgosią odnośnie wręczenia nagrody. Ja bardzo się cieszę, że jest kontynuowany ten memoriał. Najlepszy zawodnik, który uzyska najlepszy czas dnia, otrzyma tą nagrodę bezpośrednio od pani Małgosi Raniszewskiej, która będzie obecna z całą rodziną na tym turnieju w dniu 24 marca. Stawka, jeżeli chodzi o kryterium jubileuszowe 35, jest znakomita. 6 zawodników z Grand Prix 2024 z takimi znakomitościami jak Bartek Zmarzlik czy Artem Maguta, Maciek Janowski. Ja myślę, że wielu zawodników jeszcze by tu wymieniać, ale cieszymy się bardzo, że ci zawodnicy przyjęli nasze zaproszenie i na pewno kibice będą zadowoleni. Warto przyjść i wszystkich kibiców zachęcam, nie tylko z Bydgoszczy, ale z całej Polski i z Europy.